Dzisiaj gości nietypowy. Olgierd Łukaszewicz, aktor, którego zapewne nie trzeba państwu specjalnie przedstawiać, a teraz z ambicjami, żeby dostać się do Europarlamentu z ramienia partii Wiosna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdziwiłam się, szczerze mówiąc, jak usłyszałam o tym, że pan startuje z listy Roberta Biedronia, ale potem przypomniałam sobie, że pan stworzył taką fundację, założył fundację My, Obywatele Unii Europejskiej i tam w preambule można przeczytać: pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Unii Europejskiej, zaczyna być kwestionowane nasze w niej miejsce, wymaga to przeciwdziałania, wymaga też tego żywotny interes Polski, wymaga tego żywotny interes Europy, więc mnie to nie dziwi. I daję temu świadectwo, poglądowi, jeżdżąc po Polsce, byłem już w 64 miastach, miasteczkach i wsiach, spotykam się z różnymi stowarzyszeniami, komitetami, Demokratyczny Złotów, Obywateli. I daje pan Szamotu Odpór takiej antyunijnej propagandzie? Tak. Ja mówię, a jest pan skuteczny? Myślę, że jestem skuteczny w dodawaniu otuchy tym wszystkim, którzy się czują osaczeni we swoich miastach, miasteczkach. Mówią: tutaj zwycięża PiS, niech pan przyjeżdża. Ja mówię, to spróbujcie, żeby ten PiS był obecny, żeby można było z nim porozmawiać. A niestety PiS unika tych rozmów, a czasami starsze panie, kiedy ja już zaczynam dyskutować z dzisiejszą rzeczywistością, po cichutku wychodzą. Ja mówię: proszę nie wychodzić, porozmawiajmy. Ale dlaczego partia Biedronia? Dlaczego partia Biedronia nawiązuje też do tego, że w 2005 roku był pan w komitecie honorowym, który wspierał ówczesnego kandydata na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No to Robert Biedroń i Lech Kaczyński to są antypody ideologiczne. Proszę pani, przede wszystkim byłem prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy pomagał kulturze, wierzył w teatry, pielęgnował. I wtedy pan uwierzył w Lecha Kaczyńskiego. Tak, ale poza tym były mi bliskie wszystkie te odniesienia do tradycji, historii. Polacy kochają XIX wiek, Polacy kochają Powstanie Warszawskie i tak dalej. Niepotrzebnie to zostało odsunięte przez tych właśnie 8 lat z pola widzenia i podoba mi się to u Biedronia, że mają i Kościuszkę, i Dąbrowszczaków, odnoszą się do tradycji, a chciałbym im wnieść Jastrzębowskiego i jego konstytucję dla Europy z XIX wieku. Ale czym osobiście przekonał Robert Biedroń pana? Dlaczego dla pana jest wiarygodnym liderem? Nie dla wszystkich jest. Jest, przekonał mnie odwagą, świeżością sformułowań i widzeniem rzeczy takie, jakie one są. Ja w moim wieku mam dosyć zagadki życia, która ucieka w transcendencję, która ucieka w cud, tajemnice życia, a człowiek boi się spojrzeć do tego, co ma z przeproszeniem w majtkach. Więc mówmy o człowieku takim, jakim go przyroda stworzyła, jaką on jest dla nas zagadką, mimo że jest właśnie tylko jakimś czyli, tam... Czyli rozumiem, że pan w takim razie podpisuje się pod takim programem, na przykład piątka dla środowisk LGBT. Małżeństwa dla par homoseksualnych. Uwaga, teraz musimy w tej rozmowie rozdzielić dwie moje pozycje. Sprawa mniejszości seksualnej, jeżeli odniesiemy się do wartości, które pielęgnuje Unia Europejska w artykule 2, to jest oczywiście, ja chylę czoło przed tą zagadką LGBT i z wrażliwością podchodzę do tych ludzi. Znałem wielu i przez tyle lat i w swoim środowisku widziałem. I czas to odczarować. No przepraszam, kiedyś jak się pokazała reklama w telewizji z podpaską, raptem mężczyzna zauważył, że kobieta jest człowiekiem i że nie jest nieczysta. Tak? My naprawdę dojrzewamy powoli. Jesteśmy w takim 100 lat jest praw kobiet, tak? Tak, od 1918 roku, praw wyborczych. I jego ludzie wokół niego mają odwagę spojrzeć na człowieka takim, jakim on jest. A czy to prawda, miał pan pierwotnie startować z listy Koalicji Europejskiej z rekomendacji Nowoczesnej?
Tak, Nowoczesna się zwróciła do mnie. I co się stało? Czy Grzegorz Schetyna zablokował pański start? Tak, zostało mi to przekazane. A dlaczego tak się stało? Pan wie? Nie dociekam. A czy to może być w takim razie jakiś rewanż, nie chcę powiedzieć zemsta, za to, że pan wsparł w kampanii samorządowej Jacka Wojciechowicza, kandydata na prezydenta Warszawy, byłego członka Platformy Obywatelskiej, jednocześnie rywala Rafała Trzaskowskiego? Taki argument był także mi przedstawiony. To wróćmy do Roberta Biedronia. Nie ma pan za złe Robertowi Biedroniowi tych słów. Myślałem, że dinozaury wyginęły. Parlament Europejski to nie jest dom spokojnej starości. Leśne dziadki na płatnych w czasach. Mówię nie. Skończmy z dziadostwem w polskiej polityce. Pan jest rocznik 46. Nie dotykają pana takie słowa. W pierwszym momencie mnie dotknęły, pożałowałem, bo jednak doświadczenie jest pewną wartością, która przyda się w dialogu pokoleń. Więc to, że ja tu jestem, jest świadectwem zupełnie innego rozumienia tych słów przez samego Ale dotknęły Biedronia. Pana, rozumiem, na początku, tak? Ale rozmawiał pan z Robertem Biedroniem osobiście, że słuchaj Robert, no nie powinien, czy też panie Robercie, nie powinien był pan w ten sposób się komunikować ze społeczeństwem. Nie powinien pan wygłaszać takich opinii. Ja znalazłem się w obrębie kandydatur do Europarlamentu z partii Wiosna. A kto panu to zaproponował? Tak, pani marszałek Wandy Nowickiej, z którą wspólnie kiedyś walczyliśmy o prawo do 500 zł dla najstarszej matki w Polsce. Która urodziła, aktorka, która urodziła bliźniaki. I długo się pan zastanawiał? Nie, w sobotę się dowiedziałem, że nie mogę kandydować z listy Nowoczesnej i raptem jest telefon od pani Nowickiej w niedzielę. Nie zastanawiałem się długo. Ja chcę się przyczynić po prostu konsekwentnie do tych swoich podróży obywatela UE, do walki z antyeuropejskim klimatem, który wzbudził PiS. A co by pan chciał osiągnąć w tym Parlamencie Europejskim? Nie ma pan doświadczenia w polityce żadnego. Przede wszystkim zaproponowałbym Unii Europejskiej, żeby zaprzestała tego dystansu do samej siebie, bierności do samej siebie. Czas stworzyć narzędzie prawne i instytucjonalne do promowania samej idei Unii Europejskiej. Przychodzą nowe pokolenia i już nie rozumieją tego, dlaczego ta Unia powstała. Sam mojego wnuka poprosiłem, żeby mi pokazał, czego się uczy o Unii. I czego się uczy? No to jest o instytucjach, tam na dwóch, trzech kartkach jest w porządku, ale mówię, a czy was uczą, dlaczego ona powstała i po diabła ona w ogóle jest? Więc tego niestety nie uczą. Unia musi zacząć siebie bronić. Nie tylko słowami Junckera, który mówi, że nie ma co napychać kieszeni eurosceptykom, ale wrócić do samej idei, dlaczego trzeba spojrzeć na Europę jako całość. I te przecież myśli nie są nowe. W całej historii one się powtarzały. Więc no, do walki. Ja staję do walki o Unię i namawiam Unię, żeby przestała. Na przykład są takie placówki Europe Direct w Polsce. No ale ja tam idę, to oni tak mają, to jest sklepik z masłem, z cukrem, może ktoś przyjdzie, może ktoś kupi. Zaraz. Ja spierałem się często z nimi, z przedstawicielami, dlaczego nie agitujecie w tym momencie, albo to polityka. Ale Unia jest projektem politycznym i jest, wynika z naszej woli ten cały pomysł, znaczy z naszej, tych, którzy to zaprojektowali. A jeśli się pan nie dostanie do Parlamentu Europejskiego, no bo to jest 10. miejsce, w dodatku jeszcze okręg pomorsko-kujawski, pan jest tam spadochroniarzem, jak to się mówi w polityce. Jeśli pan się nie dostanie, to co wtedy? To jest zaszczytne 10. miejsce przede wszystkim. To jest miejsce, które kieruje fokus uwagi na moją inicjatywę fundacji My Obywatele Unii Europejskiej. Czyli liczy pan na sukces? Wszystko jest od razu sukcesem. Jeżeli jestem oficjalnym tym kandydatem, już w momencie jestem w grze i kamery, i nasza rozmowa, i tak dalej, dziennikarze zainteresują się, a cóż to Łukaszewicz i profesor Kuźniar, i profesor Wieruszewski, profesor Wyżykowski, cóż to oni sobie wymyślili, twierdząc, że trzeba uświadamiać Polaków, że są obywatelami Unii Europejskiej. I właśnie wyszła książka, jestem obywatelem Unii Europejskiej. Tutaj stawiamy wielokropek. Olgierd Łukaszewicz, kandydat na europosła z ramienia partii Wiosna. To tyle w części radiowej, ale jesteśmy cały czas na Facebooku i na radio.z.pl. Zapraszam.
To od razu pytanie od słuchaczy. Jak się pan czuje? Czy, po pierwsze, czy zapisał się tu pan do partii Biedronia? Nie. Pan startuje po prostu jako kandydat niezależny, ale z listy partii Roberta Biedronia. Ale słuchacze pytają, jak się pan czuje wśród ludzi, kiedy lider jest jedynką w jednym okręgu, a w innym okręgu liderem listy jest partner życiowy Roberta Biedronia, Krzysztof Śmiszek. Druga rzecz, jedynką jest w jednym okręgu była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, teraz kandydatka też na europosłankę, a jej partnerem życiowym z kolei jest szef sztabu wyborczego partii Roberta Biedronia, czyli można powiedzieć, że numer dwa w tej partii. No to są chyba jednak no, nie najlepsze standardy. I pytają słuchacze, czy to jest jakiś nowy szczyt nepotyzmu? To są problemy samego głównego przewodniczącego. Ale panu to nie przeszkadza? Nepotyzm to chyba nie jest standard, który należałoby podtrzymywać w polityce, czy też petryfikować. Ja nie znam jeszcze ani list wszystkich, jak to się rozłożyło. Ja chcę być przydatny na razie tak, jak mnie postawiono na tej szachownicy i już w tym widzę możliwość rozmowy z polskim społeczeństwem. Wyraźny sygnał, aktor popularny włączył się do najbardziej proeuropejskiej partii. Nie chcę, żeby mnie ściągano w dół do tego typu dywagacji. To już takie strategie musi już sobie sztab wyborczy. Ale siłą rzeczy będzie pan pytany o takie rzeczy, no bo jeżeli pan wchodzi do polityki, a teraz pan wchodzi do polityki, w związku z tym no to są również walka o standardy, które w tej polityce powinni obowiązywać. A Robert Biedroń lansując się i wchodząc do polityki jako lider swojej partii, mówił właśnie, że to będzie nowa jakość, że to będzie świeżość. To nie jest nowa jakość, tego typu standard. Nie wchodzę w ogóle w te dyskusje. W każdym razie na tym etapie moich kompetencji, na tym etapie mojej wiedzy w ogóle i planach o skuteczności strategii, którą przyjął pan. Ale jego program pan zna, jak rozumiem. Znam. A ten pomysł na Polskę, żeby zlikwidować fundusz kościelny, żeby wyprowadzić religię ze szkół, żeby opodatkować tace. Pod takimi hasłami, pod takimi postulatami też się pan podpisuje? Proszę zwrócić uwagę, że artykuł 17 Traktatu Europejskiego zostawia te sprawy kościelne państwom. I ja nie kandyduję w tej chwili do Sejmu, kandyduję do Parlamentu Europejskiego. A gdyby pan się nie dostał do Parlamentu Europejskiego, to ma pan w planach, że chciałby się pan dostać do polskiego parlamentu, czy nie? Czy pana interesuje tylko Europarlament? Zaczekajmy. Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji. A ma pan pomysł na kampanię? Bo to są tylko 2 miesiące niespełna. 26 maja są wybory. Ja kampanię robiłem sobie przez cały ponad rok. Ma pan znaną twarz, absolutnie. Nie, ale nie. Bardzo znanym aktorem, ale nie z powodu filmów. Proszę mnie nie traktować w tej sprawie jako, że to jest moja jakaś rola, kaprys i tak dalej. Jeżeli biorę dwa plecaki z przodu, z tyłu, rola, jeżdżę pociągami w niewygodach i spotykam się z ludźmi, to oznacza, że jestem zdeterminowany. Zdeterminowany jako dziadek. I nie chcę, żeby mój wnuk powiedział: dziadku, a co ty wtedy zrobiłeś? Czy stałeś z założonymi rękoma, kiedy twój kraj robi się coraz bardziej nacjonalistyczno-katolicki? Nie, syneczku. Twój dziadek wystąpił sam, już się nie oglądając na nikogo, bo dziadek już nie ma czasu. To jest mój rodzaj testamentu, po prostu to zaangażowanie się. A jaka jest atmosfera właśnie na tych spotkaniach, kiedy pan jeździ i próbuje być może odczarować Unię Europejską? No chociaż Unia Europejska cieszy się u nas bardzo dużym poparciem. Polacy chcą być w Unii Europejskiej. Przecież ponad 80% społeczeństwa Polaków i Polek opowiada się za tym, że mamy pozostać w Unii Europejskiej. Chcemy być w Unii Europejskiej. Kiedy tworzyłem tę fundację, było 11%, które chciało nas wyprowadzić z Unii. Ale w lipcu już Kantar podał, że jest 30%, tak? 28 sierpnia Kantar podał, że tylko 65% chciałby, abyśmy pozostali w Unii Europejskiej. Mamy w tej chwili partię Polexit. Jaką partię Polexit? Jest, partia Polexit. Pani tego nie zauważyła? Tak. Tak się nazywa? Ale już na Warszawie można zobaczyć już nawet ogłoszenia tej partii. Jest zarejestrowana partia Polexit. To mgnęło mi to. Z Krakowa. Mea culpa. Były wiceprezydent, zdaje się, Krakowa, czy ktoś taki. Ale walka idzie w tej chwili zupełnie o co innego.
Pan Krzysztof Szczerski opublikował w książce Utopia Europejska, Kryzys Integracji i Polska Inicjatywa Naprawy pomysł, aby zdemontować, zdekonstytucjonalizować Unię Europejską i wymyślić ją zupełnie na nowo. Na przykład uważa, że cała Europa czeka na ojczyznę świętego Jana Pawła II i na nasze chrześcijańskie apostolstwo. No, ale korzenie Unii Europejskiej jednak są chrześcijańskie. Humanizm jest chrześcijański. Skąd ten sensybl, nawet grecko, 12 gwiazdek? Ale zaraz, jest i filozofia grecka, jest i chrześcijaństwo. No, wszystko to, co stawia w centrum człowieka. Kościół widocznie nie był za bardzo ewangeliczny i chrześcijański, skoro doszło do rewolucji francuskiej. Więc prawa człowieka i żeby go zobaczyć nie tylko jako bliźniego, ale jako tego kogoś, kto ma prawa i że prawo go chroni, to wymagało jednak iluś setek lat. I dzisiaj też się znajdujemy w takim punkcie, bo na przykład pan Szczerski proponuje, aby cnoty chrześcijańskie pielęgnować jako wartości europejskie, że tamte są zbyt politycznym językiem wyrażone. No a jak inaczej obywatela, człowieka dojrzeć w tym mrowiu ludzkim? Oczywiście każdy człowiek powinien być uczciwy, każdy człowiek powinien wynieść z domu taki etos, o którym możemy powiedzieć, że jest chrześcijański. Ale niestety tak się dzieje, że prawo musi to stworzyć. Mój Jastrzębowski, ukochany z XIX wieku, mówi bardzo wyraźnie, że prawa boskie panują, ale czyż niepotrzebne są prawa stanowione przez ludzi, a kto ma je stanowić? Ktoś w imieniu narodu czy sam naród? Więc już wtedy w feudalnym świecie przewidywał demokrację. Tak, rządy prawa. Ale czy pana zdaniem Unię należy reformować, czy nie należy reformować? Czy tak jak ona teraz funkcjonuje, to funkcjonuje dobrze? Wie pani, nawet jak się dom rozkłada, buduje, to ktoś musi planowo, a nie wpuszcza się tam bomby. To, co robią populiści, to jest bomba. Ja myślę, że PiS powoli się orientuje, że Europa ojczyzn, niezależnych ojczyzn, to jest Europa rywalizujących ze sobą państw, można się pożegnać z funduszami spójności regionalnych i tak dalej. Czy Marine Le Pen, ale budująca potęgę Francji. Ale wyobraża pan sobie, że nie będzie konfliktów interesów, kiedy jest 20 parę państw w ramach Unii Europejskiej? No zawsze będzie konflikt tak, interesów. Tak, i Bruksela jest najlepszym miejscem do tego, aby te konflikty jakaś doprowadzać do kompromisu. I to się dzieje na naszych oczach. A Parlament Europejski jest wyrazem woli obywateli Unii Europejskiej. Jestem takim samym obywatelem jak Francuz czy Niemiec i my mamy przez to wspólnie odpowiedzialność za tę Unię. My, obywatele. To spróbujmy sobie wyobrazić, że jest pan już eurodeputowanym. Albo, że w tej kadencji już pan zasiada. Pewnie pan wie, że przegłosowano taką dyrektywę nazwaną Akta 2 roboczo o prawach autorskich. I pana zdaniem to jest wstęp do cenzury, czy jednak koniec z piratowaniem? Nie, no to jest koniec z żerowaniem na cudzej pracy. To jest jednak uznanie. Czyli pan by zagłosował za taką dyrektywą, rozumiem, tak? Za taką, jaką jest, tak. Dlaczego? Ja byłem prezesem Związku Artystów Scen Polskich, który zrzesza artystów, którzy mają prawo do swoich wykonań artystycznych, nie tylko autorów, i z tego punktu widzenia opowiadam się za chronieniem ich praw. Ale są też takie oto opinie, również eksperckie, z których wynika, że zwykli internauci to mogą na tym ucierpieć i że taka przestrzeń do swobody wypowiedzi będzie ograniczona, bo ci giganci cyfrowi typu Facebook, Google czy też YouTube będą miały obowiązek pilnowania treści, które są tam zamieszczane, czy nie naruszają praw. Jeśli te prawa będą naruszane, no to treści będą usuwane. Nie znam tych szczegółowych rozwiązań, więc nie podejmuję się dyskusji z ekspertami, ale jako prezes zespół dokładnie wiem, jak eksperci działają. Na przykład tak, że doradzają Ministerstwu Cyfryzacji, że do dzisiaj tak zwane wolne nośniki, to co mogłoby wpłynąć do organizacji zrzeszających właśnie autorów czy artystów wykonawców, nie wpływa
do naszych organizacji zbiorowego zarządzania. Dotyczyło tylko to, trzeba było podpisać, żeby minister Gliński był łaskaw rozszerzyć listę nośników, które już tam są wpisane. I to są wielkie miliony, bo za tym stoją koncerny, a koncerny mają naprawdę pieniądze dla ekspertów. A o jakie nośniki chodziło? No, smartfony, no wiele różnych innych nośników, na których się odtwarza twórczość. I minister Gliński nie chciał poszerzyć tej listy, Do dzisiaj tego nie podpisał. Kiedyś mówił, że załatwił tę sprawę w ciągu 8 dni i niestety już minęło kilka lat. To się nie stało. A czy, zapytam pana jako przyszłego polityka być może, czy popiera pan protest nauczycieli? Przyglądam się temu naprawdę ze ściśniętym sercem, gardłem i tak dalej. Moje wnuki są przecież w tym wieku szkolnym. Ale będą zdawać egzaminy? Nie, ale będą w szkole. I wtedy rodzice zastanawiają się, co będzie z moimi dziećmi, kto się nimi zajmie, kiedy nauczycieli w szkole nie będzie. Będą strajkować, nie będą pracować. No, jest rzeczywiście cała masa wynikających problemów, nad którymi się nikt przedtem nie zastanowił. Jaka bomba tutaj jest szykowana. Więc pytam, czy nauczyciele mają prawo sięgać po tak drastyczną formę protestu, żeby wywalczyć dla siebie podwyżki? Wszystkie związki reprezentujące kogokolwiek mają prawo występować w interesie tych, kogo reprezentują. Ale jednak forma drastyczna jest, przyzna pan. Jest radykalna. No właśnie, i to uderzy jednak w uczniów. Proszę nie sugerować mi odpowiedzi, które mogłyby osłabić ducha walki nauczycieli. Czyli stoi pan murem za nauczycielami? Tak. Oni muszą pokazać, że wywołano problem, za który ktoś musi ponieść odpowiedzialność. Ja osobiście oczywiście sugerowałbym jeszcze, żeby rozszerzyć tę całą dyskusję, kogo uczymy, jak uczymy. To uczenie do takiego wiedzy, której trzeba ileś wykuć, dowiedzieć się. Śledząc na, jak się uczą moje wnuki, cały się buntuje. Nie tylko powiedzmy chociażby czasem, który muszą poświęcić na naukę, a gdzie jest ich rozwój ludzki, osobowy. Ten, który na przykład u mnie jako dorosłego zaprocentował zaangażowaniem obywatelskim, wspólnotowym, harcerstwo i tak dalej. Gdzie to jest? Harcerstwo cały czas istnieje. Można się zapisać do harcerstwa. Jeżeli się ma na to czas. Aha, czyli dzieci są po prostu tak zarobione, jeśli chodzi o... Tak, i potrzebują tylu korepetycji. Obciążone obowiązkami lekcyjnymi, że nie mają na to czasu. Tak. A piątka Kaczyńskiego? Uważa pan, że to słuszne postulaty, znaczy to słuszne rozwiązania, które chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość? Przepraszam, ja przygotowałem się do dyskusji o Unii Europejskiej. Ale to jest, również pamiętam. Jeden z leitmotivów tej kampanii, mimo że mówimy o kampanii do Europarlamentu. Więc nie odrobiłem lekcji, nie pamiętam w tej chwili piątki. To ja panu powiem. Na przykład 500 plus na pierwsze dziecko, czy też 13 emerytura. I dlatego nie ma też pieniędzy dla nauczycieli na podwyżki. Proszę pani, ja bym chciał, żeby te wszystkie pokolenia, które teraz przychodzą i chciałyby w ciągu 15 lat cudu dla Polski, żeby zajrzały do albumów rodzinnych, żeby popatrzono na zdjęcia, chociażby z okazji stulecia polskim, to można było zobaczyć, jak wyglądała polska wieś przed wojną, bose dzieci w obszarpanych ubrankach. Ja sam widziałem, odwiedzałem mojego kolegę w 52 roku bodaj w kurnej chacie. No nie da się wszystkiego zrobić, żeby Polska była nowoczesna i jednocześnie socjalna. Każda władza stoi przed wyborem. No albo infrastruktura, albo budujemy dla wszystkich warunki, albo te pieniążki rozdajemy. No więc przepraszam, no gdzie są te miliony aut elektrycznych? No jak tą Dolinę Krzemową na tym Śląsku budować? No w atmosferze takiej, że oto tylko media wrogie przejęły właśnie jakąś propagandę przeciwko aktualnej władzy, kiedy właśnie te media, na przykład telewizja otrzymuje ponad miliard złotych, no więc wrogom się płaci. Mamy takie pomieszanie, spoplątanie obiecanek, cacanek z, no po prostu
z nieprawdą z tyloma, więc świeżości, młodości, wiosny. No widzę, że pan rzeczywiście się wkręcił, mówiąc tak młodzieżowym slangiem, w partię Roberta Biedronia. A chciałbym pani, zapytać jeszcze... Ja powiem pani wierszyk. Wszyscy go znamy. Tylko ja go powiem w tonacji godnej mojego wieku. Młodość, dodaj mi skrzydła. Niech nad martwym wzlecę światem w rajską dziedzinę ułudy. Kęty zapał czyni cudy i obleka w nowości tam malowidła i tak, a kogo wiek zamroczy, chyląc ku ziemi poradlone czoło, niechaj widzi takie światokoło, jakie tępy mi zakreśla oczy. Nie chcę być stary. No to skoro poszliśmy w poezję, to chciałabym zapytać, wczoraj był Międzynarodowy Dzień Teatru i jak pan świętował ten dzień? No nie w teatrze. Ja poświęcając się tej sprawie fundacji i temu, co uważam za w tej chwili za najważniejsze przesłanie swojej działalności, no nie jestem w teatrze, nawet ostatnio nie w filmie. Tak, z własnych pieniędzy założyłem tę fundację, żona mi pozwoliła, też aktorka, więc nie ma mnie w tej chwili w działalności artystycznej. Ale rozumiem, że teatr nie jest panu obojętny, bo znalazłam jeden z wywiadów z panem z 2013 roku i tam pan stawiał taką dość gorzką diagnozę. Kondycja polskiego teatru jest gorsza niż za czasów PRL-u. Artyści żyją biedniej niż kilkadziesiąt lat temu, a w czasach kryzysu Polacy chodzą do teatru coraz rzadziej. Kryzysu już chyba nie ma. No teraz słyszymy, że żyjemy w czasie prosperity, więc... 13 roku? Tak, to był rok 13. No już wtedy chyba wychodziliśmy z kryzysu, ale czy coś się zmieniło na lepsze, czy mamy dalej takie status quo? Teatry są pełne, ale... W Warszawie absolutnie nie można dostać w ogóle biletów. Trzeba się dużo wcześniej orientować, żeby dostać bilety na dobre przedstawienia. Przeciętny aktor to jest 2000 zł, 2000 z kawałkiem. Netto? No, netto, tak. Czyli jak nauczyciel? No tak, dokładnie tak. A przy moja córka, doktor nauk medycznych, tutaj na Uniwersytecie Medycznym, no mniej więcej tam też, tam około 3000 dociąga na lat 40. Zna języki obce, pisze pracę w obcych językach i tak dalej. Tylko, że się nikt o nich specjalnie nie upomina. Jeszcze pielęgniarki to jako tako, ale akurat tym dalszym personelem medycznym nikt się też nie interesuje, więc to jest dosyć podobne. Ani mediana nawet nie wykazuje dramatyzmu sytuacji. Jako prezes Związku Artystów Scen Polskich zaproponowałem kolegom kiedyś forum europejskie we Wrocławiu. Pojechałem do Sztokholmu, sprowadziłem przewodniczącego z tamtych aktorów w związku do Hamburga, z Niemiec, z Wiednia, z Budapesztu. I no było takie jakby pokazowe forum. Chciałem uczyć kolegów, jak mogą dbać o swoje interesy. Forma stowarzyszenia, jakim jest ZASP, jest przestarzałą formą, kompletnie nieadekwatną do tego, co jest w Unii Europejskiej. Więc, ale niestety koledzy z tego jakoś do tej pory dzisiaj nie skorzystali i aktorzy bardzo słabo umieją się jednoczyć, aby walczyć o swoje prawa. Przeniósł pan jeszcze, widzę, książki do studia. Tutaj w zeszłym tygodniu chcę polecić państwu wydawnictwo Scholar, do niego można się zwracać, wyszła książka, o którą długo walczyłem. Jestem obywatelem Unii Europejskiej. W tej książce publikują swoje wykłady wybitni naukowcy. Roman Kuźniar, Jan Jakub Michałek, dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Roman Wieruszewski od Praw Człowieka z Poznania, czy profesor Wilkin Polskiej Akademii Nauk, Rolnictwo i Integracja, ksiądz Marek Wierzbicki. Dlaczego warto przeczytać tę książkę? Mirosław Wyrzykowski, słucham? Dlaczego warto przeczytać tę książkę? Proszę państwa, czas budować fundament naszego stosunku do Unii Europejskiej. Po prostu my w tych sporach takiej, wyciągając poszczególne nitki z tego patchworka, każdy jeden ciągnie na tą stronę, drugą, a nie ma fundamentu. A jeszcze jest tyle nieprawdziwych informacji o Unii,
że ta książka daje wszystkim, którzy by chcieli zaangażować się, aby Polacy wreszcie uporządkowali swoją wiedzę, no i swój stosunek do Unii, to jest odpowiedź. Wszystkich tych, którzy natomiast tkwią w tym przekonaniu, że Polska mogłaby tracić swoją niepodległość, suwerenność, odsyłam do XIX-wiecznego dokumentu Konstytucja dla Europy Jastrzębowskiego. Alicja Weiner opublikowała książkę Azymut Wspólna Europa. Tylko to taka lektura dla koneserów, już można powiedzieć. Ja chcę, nie jak obywatele RP, z którymi jestem zaprzyjaźniony, z którymi bywam czasami w protestach na ulicy, chcę wzniecić potrzebę instytucji takiej jak wiedza powszechna, czy coś takiego, odpowiedzialny za to, co mamy w głowach. Przecież jest o krok od, było o krok w każdym razie od takich atmosfer, jak przy Brexicie. Ja napisałem 11 najpierw felietonów na Facebooka, między innymi Stop obrzydzaniu Polakom Unii Europejskiej, to miało ponad 1 milion czytelników. Dzisiaj nasza strona na Facebooku. Dziękuję ci, Unio.pl. My obywatele UE. .org, my obywatele UE.org, to jest już ponad 3 miliony tych, którzy obserwują te wszystkie europejskie tematy, które tam się pojawiają i świadectwa mojej agitacji. Więc potrzebna mi jest jeszcze trzecia książka, taka, która by wyjaśniała Polakom, do czego wysokie strony się zobowiązały, umówiły, podpisując traktat europejski i Lizbonę, i Maastricht, i Kartę Praw Podstawowych. Czas to wiedzieć. Ja jeżeli poszedłem do Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, zapytałem, jak uczycie obywatelstwa europejskiego? I jak? Nijak, odpowiedział pan dyrektor i zapytał mnie, czy mam pomysły. A przecież traktat czeka, aby go wziąć do ręki i zacząć czytać. A jest tyle nieprawdziwości, oskarżeń Unii Europejskiej o zabieranie nam suwerenności. Czy ktoś zastanowił się, co należy do wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej, a któreż to kompetencje Unia dzieli z państwami? Ja siedzę nad tym traktatem, staram się go przyswoić. Oczywiście bije się w piersi. Też nie wiedziałem, nie znałem. Dopiero ten lęk, strach spowodował, że mówię, no tak, na kredyt nas przyjęto. Kiedyś sam agitowałem na przykład na Placu Zamkowym, żeby ludzie głosowali za wejściem do Unii Europejskiej. Czyli przed 2004 rokiem, tak? Tak jest w 2003 roku i jest taka gazeta wyborcza, pierwsza strona. Z 9 czerwca i tam są wymieniane 4 osoby, które odreagowały te 2 dni niepewne, czy wejdziemy do Unii, czy chcemy. Kardynał Glemp, biskup Nosol, Danuta Hübner i prezes zaspół, który wołał, chyba straciliśmy instynkt obywatelski. Wtedy się śmiałem z tego, a dzisiaj twierdzę, chyba teraz stracimy ten instynkt obywatelski. Jak można było uwierzyć propagandzie PiSu? Jak można było pogodzić się z walką na symbole, lekceważeniem flagi europejskiej, paleniem tej flagi i nazywaniem patriotami tych, którzy niszczą nasz związek symboliczny z Unią i ale palą Unię. Ale ktoś spalił flagę europejską? Tak, w Marszu Niepodległości. To można było zobaczyć w telewizji. Tak. No i był też taki epizod, że kiedy zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość, to nagle flagi europejskie zniknęły na przykład z kancelarii premiera. Tak, i to całkiem świadomie, bo pani premier była łaskawa wytłumaczyć, dlaczego usuwa ten element ze swojego tła. A dzisiaj one się pojawiły. No, to jest właśnie polityka. I pani mnie pyta o to, czy ja się godzę na taką czy inną strategię. Każda partia ma swoją strategię, a ja już nie mam czasu. I ja daję świadectwo. Olgierd Łukaszewicz, kandydat na europosła, euroentuzjasta, chyba tak mogę o panu powiedzieć. Tak? Euroentuzjasta. To jest wydarzenie wykraczające poza horyzont mojego życia i kilku jeszcze innych pokoleń. Nasi przodkowie nas wpuścili w maliny. Powiedzieli, że to na wieki będzie kraj rolniczy, tylko rolniczy. No i raptem zobaczyliśmy ten dystans. Tu nigdy Luwru nie było, to nigdy nie było nawet mostu Karola, a my wstajemy z kolan. Pisze do mnie młody student
z Uniwersytetu w Poznaniu, że gdyby nie Szwaby i gdyby nie ruskie, to bylibyśmy większą potęgą niż Niemcy. I takim językiem właśnie operował? Tak. Chłopcze, idź, ucz się, zobacz chociażby piękną wystawę, jedną czy drugą ku czci naszego stulecia. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. No i chyba wypada, nie wiem, no wypada chyba życzyć powodzenia. Zobaczymy w takim razie, czy się uda, czy się nie uda. Co zdecydują wyborcy? Tak, ale przede wszystkim dziękuję za tę możliwość, że możemy o tym mówić. Dialog w tej sprawie. Prawdziwy, operujący faktami dialog. Dziękuję bardzo.